Cześć, witamy na 14. podcaście grupy kapitałowej Mobile. Są z nami Rafał Jerzy, dzień dobry. Piotr Fortuna, dzień dobry. Sławek Winiecki. I Mikołaj Jerzy. Dzisiaj, jak co tydzień, najpierw odpowiemy na wasze komentarze, a w zasadzie jeden komentarz, a później poruszymy główny temat tego odcinka, czyli przejęcia. Jeżeli chodzi o pytanie, to w zasadzie jest to komentarz do naszego poprzedniego podcastu. Jest to komentarz Marka Wojciechowskiego, który napisał tak. Chyba potrzebujecie, panowie, zmiany perspektywy. Tylko dodam, że to w odniesieniu do naszego poprzedniego podcastu, który miał temat, dlaczego nie bierzemy dotacji. Chyba potrzebujecie, panowie, zmiany perspektywy, bo mówicie jedynie o patologiach, trochę jakbyście bali się, że będziecie te patologie powielać. Co innego opierać biznes na dotacjach, a co innego wspomagać dotacjami założone cele. Innymi słowy, planujmy rozwój tak, jak gdyby dotacji nie było, a potem ewentualnie składajmy wnioski, czy to są wtedy brudne pieniądze. Ja uważam, że nie. Dla spółki są to po prostu pieniądze. A co do zaburzonych relacji wewnątrz spółki, myślę, że można pobieranie dotacji tak zorganizować, żeby wpływ był minimalny. Na przykład spółka badania i rozwój. Poza tym może leniwie pomogą. Ja mogę? Czy... Proszę, proszę, Sławek. Czy przypadkiem pańskie podejście nie ma drobnego błędu logicznego? Czy przypadkiem dotacje nie mają wyrównywać szans albo napędzać projekty, które nie są rentowne, tak jak badania czy rozwój? Czy przypadkiem nie jest tak, że jeżeli udowodnimy, że chodzi to bez dotacji, to jej branie jest bezcelowe? I czy przypadkiem nie przyznaje nam pan w ten sposób racji co do tego, że dotacje nie ułatwiają rozwoju? Bo jeżeli mamy złożyć projekt bez dotacji i on będzie bronił się, czyli przynosił nam w jakimś czasie rentowność, to wzięcie dotacji na ten projekt wymagałoby opisania, że ta dotacja zaistnieje, a nie mamy tej gotówki na tą inwestycję. Zgadzacie się? Tak, chociaż z tego, co z odległej przeszłości pamiętam, to przy obieganiu się o dotacji, przynajmniej w jakichś tam programach, które widziałem, właśnie należy udowodnić, że... Masz na 100%. Że projekt i tak zostanie zrealizowany, bez względu na to, czy będzie ta dotacja, czy nie. Natomiast ja bym na ten problem, który w poprzednim podcaście poruszaliśmy z punktu widzenia spółki, zarządzania spółką i wpływu na relacje wewnętrzne, na pewną świadomość wśród pracowników i tak dalej, spojrzał jeszcze z innej strony, skąd się biorą dotacje. Dotacje biorą się z naszych podatków, więc może, żeby ustanowić równe szanse, równe reguły gry, po prostu nie zabierajmy tych pieniędzy i wtedy więcej zostanie tych środków w spółkach, firmach i te, które są lepsze, będą zarabiać więcej, te, które są gorsze, będą zarabiać mniej. I tutaj na tym się może skupmy. I tak jak mówiłem poprzednio, co innego są te dotacje, które są na, nie wiem, na szkolnictwo, na jakąś naukę, w sensie badania nie podstawowe, nie biznesowe, czy nawet na infrastrukturę jakąś tam drogową. To są i konieczne, tak dalej. To... i bardzo pożyteczne. Natomiast... Ja wiem, ale Piotr powiedział, nie zabierajmy. Tak, nie zabierajmy pieniędzy w postaci podatków. No nie zabieramy nikomu. To będzie znaczy, nie my zabieramy, to będzie zabiera temat. Państwo, żeby potem je redystrybuować, na przykład w postaci takich czy innych programów socjalnych, albo w postaci dotacji. Oczywiście to przechodzi jeszcze przez Unię i można powiedzieć, że to są pieniądze znikąd, ale tak naprawdę są od innych podatników. Namówię kolegów, że któryś z następnych tematów był na temat podatków, ich mechanizmów na rozwój spółek. Będzie to bardzo ciekawy temat innego podcastu. No dobrze, to już w zasadzie odpowiedzieliśmy. Ale ta odpowiedź płynnie przechodzi w to, o czym chcieliśmy dziś rozmawiać. Tak. Czyli o przejęciach.
Tak. Ale dziękujemy za komentarz, za polemikę i takich polemik się chyba spodziewamy, tak? Nie zakładamy, że będą komentarze, które nas będą chwalić, tylko powinny być komentarze, które nas będą do dyskusji dalszej pobudzać. I pobudzać i pokazywać nasz sposób myślenia i punkt widzenia na te, na różne zagadnienia gospodarcze. Wyczuwam w waszych wypowiedziach lekką nutę nie sadyzmu, tylko jak sam sobie sprawiam ból. Masochizm. Także to może no to rozpoczynając co, to za... główny temat. Temat przejęcia na rynku przejęcia. Polskim, na rynku europejskim, szeroko rozumiany, związany z pandemią, z COVID-em, czyli bardzo silne osłabienie tych rynków, na których funkcjonujemy i ogromne zagrożenia dla wrogich przejęć przede wszystkim. I ze strony dużego kapitału zagranicznego. Dla przyjacielskich też, wiesz. Przejęć. No to już prezes zaspoilerował. Nie będziemy oczywiście opowiadać o naszych kolejnych przejęciach, bo nie zwykliśmy tego robić, ale tu w taki sposób ogólny chcieliśmy porozmawiać o zmianach, jakie następują na rynku. Jak się ta pandemia zaczęła, to słyszeliśmy z wielu stron rządowych, że będą chronić przed wrogimi przejęciami, że będą regulacje, że będą tutaj wspomagać i tak dalej. No teraz trochę mamy takie déjà vu, bo znowu rządzący w panice wprowadzają jakieś tutaj obostrzenia, nieobostrzenia, trochę nie widząc co się dzieje na przykład w takiej Szwecji, ale to już im zostawmy, bo tematem dzisiaj jest, jak się zmienią rynki, jak się zmienią branże i co się gospodarczo wydarzy w kolejnych kwartałach. No okej, no mamy spadki, czyli rynek niżej ocenia akcje niż oceniał je przed koronawirusem. Tak jest? Mamy tutaj zgodność? W tych branżach takich powiedzmy nie covidowych, to tak. Rząd raczej jest w sytuacji i wygląda na kogoś, kto może nie mieć siły. Oczywiście z naszych podatków, czy używając spółek Skarbu Państwa, do podjęcia akcji przeciwdziałania ewentualnym przejęciom. Silnego kapitału zagranicznego. Polska nie jest silna ani wewnętrzny kapitał prywatny, ani w państwowy kapitał. Czy to źle, że prywatny kapitał, który podobno nie ma narodowości, wejdzie i kupi polskie firmy? Czy lepiej by było, gdyby były one... Tak, ale w warunkach normalnych tak, chyba że... I rzetelnej, normalnej wyceny, ale nie na rynku, który jest załamany w tej chwili. Nie. Chodzi o to, że wygrywa ten, kto ma szybsze drukarki. To jest złe. Ale Piotr, to jest niesamowicie ważny aspekt tego, co teraz się dzieje na polskiej i nie tylko giełdzie. Oczywiście wolnorynkowa odpowiedź brzmi tak. Nie ma to znaczenia, kapitał nie ma narodowości, pochodzenia. Natomiast przy globalizacji to powiedzenie straciło nieco na aktualności. Dlatego, że mamy na przykład wielkie firmy handlujące odzieżą, butami na rynku, dla których to miejsce, które ja osobiście uważam, że będzie miejscem, które wygeneruje sporo przejęć w Europie, czyli Chiny, jest w stanie przejąć kontrolę nad handlem w Europie w sposób bardzo łatwy, przejmując w całości sieci. I wszystkich, którzy cierpią po ścieżce handlu, czyli nieruchomości, czyli... Przecież oni są głównym dostawcą wielu sieci i zwyczajnie mogą się zabezpieczać na udziałach czy akcjach na towarze, za który w tej chwili ciężko zapłacić. Na wypadek, gdyby Europa chciała się odwrócić w stronę samodzielności. Czyli tak. Protekcjonizm.
Nie. Nie protekcjonizm, ale rozwój własnego rynku. Czyli pewna refleksja. Ja nie złapałem protekcjonizm bo zgadzam się, że takie ryzyko oczywiście istnieje, że poprzez zależność ekonomiczną, poprzez bardzo silnego dostawcę, który jeszcze jest, nie jest wolnorynkowy do końca, tylko jest kontrolowany przez państwo chińskie, przez rząd chiński, można wpływać na polskie czy europejskie firmy poprzez w cudzysłowie, a może nie szantaż taki ekonomiczny, no to przeciwdziałanie to jakieś formy administracyjnego ograniczania możliwości, tak? Wolelibyśmy tego uniknąć. To jest niewolnorynkowe, ale niestety tym akurat razem prawdopodobnie się nie obędzie bez protekcjonizmu. A jak chronić spółki przeciwko przejęciom? A już takim klasycznym, kapitałowym, a nie przejęciom na takim wymuszonym ekonomicznie? Nie wiem, czy to zostało wprowadzone, ale na początku wybuchu koronawirusa Angela Merkel ogłaszała, że po prostu zostaną wpisane na listę firmy, które po prostu będą musiały dostać zgodę urzędu na bycie przejętą. Myślę, że pani kanclerz jest, przykład pani kanclerz jest na miejscu, zwłaszcza jak ktoś obserwuje zmiany produktów w niemieckich sieciach handlowych, gdzie w ciągu jednego dnia znika polski dostawca, który wypromował rynek i pojawia się w jego miejsce niemiecki dostawca z tym samym produktem. Myślę, że pani kanclerz ma wystarczający know-how do tego, żeby się zabezpieczyć przed tym dobrze. Czyli nasz rząd powinien robić podobnie? Otwierać w Niemczech polskie sieci handlowe? Na przykład. Polską sieć Biedronka. Za pieniądze z Komisji Europejskiej? Chyba nie mają takich układów. No raczej nie. Nawet poddanie niektórych branż w zamian za forsę z Unii mogłoby nie pomóc. To dobrze, to powtarzam pytanie, to jak rząd powinien bronić firmy przed wrogimi przejęciami? No jeżeli zacznie wpisywać je na jakąś listę. Czyli tak na wprost administracyjnie, tak? Rząd? Rząd tak? Powinien w realny sposób dbać o rynek kapitałowy. Bo to rynek kapitałowy broni sam takich spółek. Widać, co się dzieje w Stanach, jak oni uciekają przed. Jeżeli męczymy rynek kapitałowy, oszukując na OFE, robiąc nagonkę na giełdę, na spółki giełdowe, robiąc aresztowania zarządzających funduszy, to tak naprawdę osłabiamy siłę naturalnej obrony kapitału, który funkcjonuje na tym rynku. Najprostszym sposobem obrony jest, jak wiemy, wzrost kursu akcji. Bo w sytuacji takiej, gdzie rynek ma niską płynność, niską wycenę i powstaje wezwanie, to zobaczcie, jak zachowują się fundusze inwestycyjne. Dla nich to jest moment, gdzie można wyjść. To jest odpowiedź. I szukać okazji w większych spółkach. Ja myślę, że to niestety nie tylko czyste takie administracyjne psucie rynku, ale niestety też sposób zachowania w spółkach, które są flagowe na tym rynku. Czyli większość... No nie. Ja nie jestem za administracyjnym. Jestem przeciw. Po prostu tak długo męczyliśmy ten rynek. Męczyliśmy, to też nie mówię o nas czterech. Tak długo był męczony ten rynek finansów, że po prostu nie ma żadnej potencjalnej szansy na obronę. Rozumiem, że giełda to slogany typu giełda to oszustwo, ruletka, kasyno. Tak, no ale... No, żeby ukraść, trzeba było obrzydzić najpierw. Ale pojechałeś odważnie. Pił do OFE. No, rozumiem. Ale to załapało obie opcje polityczne. Te uzasadnienia już... Ale jesteś ekstremistą.
My tu delikatnie, spokojnie. Ale także wiesz, nie, nie wiem, jak z tej sytuacji wyjść. Zamknąć giełdę. Na przykład, bo na tą sytuację pracowało... pracowało. Nie mów głośno, bo takie pomysły też mieli. Ten pomysł, wywołał minus 6 na WIG-u 20. Pamiętam początek pandemii. Słuchajcie, ale to jest ciężka praca, no, żeby dojść do tego miejsca, że nie ma kapitału, to jest ciężka praca. My jesteśmy przykładem osób, które jak tylko skończyła się komuna, to natychmiast pracowali nad spółkami, nad rozwojem tych spółek, nad kapitałem. Jesteśmy tego przykładem. I teraz w sytuacji takiej stricte pandemicznej, kryzysowej jest okazja dla tego dużego kapitału, żeby nas, żeby skorzystał naszym kosztem. O, tak, to ładnie Rafał, chciałem ci bardzo podziękować za postawienie mnie i Mikołaja na pierwszej linii frontu, kiedy skończyła się komuna. Ja miałem wówczas lat 13. No dobrze, ale później zacząłeś. Trochę później zacząłeś. A mnie jeszcze nie było. A Mikołaj jeszcze nie był na świecie. Ale to Mikołaj nie dotyczy. Mikołaj jest tylko prowadzący. No, dziękuję. Słuchajcie, nie mamy, to jest po prostu otwarta rana do zainfekowania. Czyli mamy gigantyczny napęd na nieruchomości inwestycyjne. Mamy raczej odpływ. Jak dołącza młodzież, to młodzież dołącza na niewielkich kwotach. I problemem jest najzwyczajniej to, że kiedy nastąpi atak na spółkę, to nastąpi natychmiastowe zapisanie na akcję, a nie naturalna obrona akcjonariuszy przed przejęciem. No, tutaj się zgodzę, że to rozmontowanie systemu kapitałowego, systemu oszczędzania na emerytury poprzez de facto likwidację OFE i wprowadzenie w to miejsce na razie szczątkowego PPK, powoduje taką sytuację, że nie ma pieniędzy na rynku, do tego jeszcze ta PR taki negatywny, odpływ pieniędzy z giełdy i to dalej powoduje niskie wyceny. Spółki Skarbu Państwa są zarządzane tak jak są, robią różne ruchy, które nie zawsze są postrzegane jako rynkowe, czy wręcz tak jak podniesienie kapitału i podatek w NRD jako wręcz na szkodę spółki działania. No i to powoduje, że wyceny są niskie. Jak są wyceny niskie, to plus jeszcze do tego taki czynnik zewnętrzny jak pandemia. Wyceny bardzo niskie i stajemy się bardzo wrażliwym takim dobrym kąskiem dla silnych graczy. Nawet podczas tej pandemii nie było nic zrobione, a wręcz było przeszkadzane, nie było nic zrobione, żeby właśnie zapobiegać tym ogromnym spadkom, jakie były na polskiej giełdzie, inne państwa zapobiegały. Dodatkowo we wprowadzaniu nowych obostrzeń kompletnie zapomina się o gospodarce, o przedsiębiorczości ludzi. Tak uważasz? Tak, nie ma w ogóle brania tego pod uwagę. Ja myślę, że ja się nie zgadzam z tobą w tej części, bo uważam, że rząd robi teraz wszystko, żeby nie zamknąć całej gałęzi gospodarki, żeby mieć wpływy z podatków, bo będzie po prostu makabrycznie. No, zrozumiał, że ten pierwszy lockdown nie miał sensu. Dodatkowo chciałbym ale też zna cenę pierwszego lockdownu. Ta cena jest 107 miliardów. Dodatkowo jeszcze... Dodajmy drukowanie pieniędzy i ten dług poza systemem tym naszym tutaj polskiego liczenia długu, no to mamy około 300 miliardów w tym roku, uwzględniając dług PFR-u i dług BGK. Polecam wczytać się w ustawę o bezkarności, która na szczęście nie została przegłosowana, ale tam były zakusy, żeby na liście osób bezkarnych w trakcie wpisać zarządy spółek Skarbu Państwa, między innymi giełdowych. To jest bardzo niebezpieczne, ale też świadczy o tym, że nie do końca są przekonani co do słuszności swoich działań. Nie, żebyśmy nie przeszli wyłącznie na negowanie tych działań, bo tym razem
Liczba tych osób, które mają pozytywne testy, jest gigantyczna. Natomiast ja nie widzę chęci zamykania całych branż. To bardzo dobrze. Tylko czy no, to jest czy przynajmniej... takie, czy tak, administracyjnie najprawdopodobniej lockdownu nie będzie wprowadzanego z tego względu, o którym mówił Sławek, żeby nie tylko nie zmniejszyć wpływu do budżetu, ale także nie narazić się na konieczność wypłaty różnego rodzaju odszkodowań lub chociażby jak w przypadku zamknięcia szkół, takiego gremialnego, dzisiaj się mówi, że wyższe klasy szkoły podstawowe będą zamknięte, czyli dla tych uczniów, którym rodzicom nie przysługuje tak zwany zasiłek opiekuńczy. Tak? Musimy zwrócić uwagę, że oprócz mniejszych wpływów były także większe wydatki, bo jeżeli zamknięto szkoły, to automatycznie wypłacano do bodajże 12 roku życia jakiś tam zasiłek. Tak? Więc jest to są mechanizmy, natomiast ja idę w innym kierunku. Czy nie zamykając administracyjnie, czasami nie prowadzimy do bardzo podobnego efektu? Ale oczywiście, że tak. Taki auto-lockdown. Szanowni Państwo, korzystajcie z hoteli. Jednocześnie rząd przypomina Wam, że istnieje zakaz podróżowania. A jeszcze go nie ma w tej chwili. Odnoszę się do sytuacji z marca, gdzie hotele były otwarte, a był zakaz podróżowania. No tak, do tego typu właśnie sprzeczności, do tego typu sprzeczności tutaj się odnoszę. Tak? Ale jako kraj, który również bardzo mocno jest narażony na takie wrogie przejęcia. Cały? Na rynku kapitałowym oczywiście. Okay. Na rynku kapitałowym. To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie tylko jest w Polsce nadal brak kapitału, ale również jest brak doświadczonej, wykształconej kadry menedżerskiej. I na to wszystko potrzeba czasu, a temu bardzo sprzyja utrzymywanie i rozwój rynku kapitałowego. A wiesz co, to tutaj w tym przypadku zawsze mój uśmiech budziło, kiedy jakaś duża firma międzynarodowa ogłaszała wielki sukces, czyli zatrudnienie pierwszego Polaka w strukturach zarządczych firm. Nie wiem, czy o to akurat walczyliśmy jako kraj. Nie mogę podać nazwy, ale tym się te firmy chwalą, że po 20 latach jest pierwszy Polak w strukturach zarządczych. No tak, ale to znaczy, że ta kadra jest mało konkurencyjna. Znaczy ja akurat myślę, że wiele przejęć... Albo taka polityka firmy. Nie. Ja myślę, że wiele prób przejęć spółek na giełdzie jednak będzie robione nie pod ich rozwój, tylko pod ich zamknięcie i przejęcie rynku. To się zgadzam z tym, dlatego że Europa moce produkcyjne ma bardzo duże, te moce są nie w pełni wykorzystane i liczy się w Europie rynek i potencjał konsumencki, a nie potencjał wytwórczy. I tu jest największe zagrożenie. To się zgadzam. W pełni. Patrzymy na Piotra, bo Piotr w tym momencie powinien zaprotestować. Nie, ja tutaj trochę występuję w roli adwokata diabła. Nie wszystkie tezy, które stawiałem w swoich pytaniach są do końca zgodne z moimi myślami, ale tutaj się zgadzam akurat, że to jest oczywiście ryzyko jest większe w przejęciu rynku, w chęci przejęciu rynku, a niekoniecznie firmy jako wytwórcy, tak? Przejęciu marki przez to udziału w rynku, a potem sprzedaż produktów chińskich, tak. Ale żeby powiedzieć inaczej, a co w tym złego, że ludzie w Polsce kupują tanie buty? Nie ma absolutnie nic z tym złego, że ludzie w Polsce kupują albo tanie koszule z polskich, absolutnie. Albo niepolskich sklepów. Absolutnie, Piotr. To nie ma naprawdę nic w tym złego. Złe jest to, że za pomocą dużego zdarzenia socjologicznego, które ma oparcie w respiratorach i w tlenie, jakiś kraj wypracowuje sobie pozycję, w której ma gigantyczną przewagę nad rynkami lokalnymi. Wiesz, bo odpowiadając na twoje pytanie wprost, my też chcemy kupować tanie buty. Tylko te tanie buty mogą być Persado dość drogimi butami i możemy kupować jedną parę na 2 lata. Bardzo ekologicznie. Słuchajcie, no to tak, żeby było można nas z tej rozmowy rozliczyć, to co obstawiamy?
Jakie spółki, jakie branże? No widzimy dużą aktywność azjatyckich banków czy azjatyckich firm. Czy nie? Nie widzimy? Widzimy. To co obstawiamy? No bardzo istotne będą sieci handlowe. Ale też galerie handlowe. Mój pierwszy kontakt z inwestorami chińskimi polegał na niesamowitym dowcipie, ponieważ zlecili kiedyś firmie CDI próbę rozeznania wszystkich galerii we wszystkich miastach powyżej 2 milionów mieszkańców. Aha, w Polsce? W Polsce. To się nie zorientowali, że to są 3 miasta? No, odpadła Bydgoszcz, Ostrowiec. Jedno, bo już reszta nie. A także zasięg może być duży, a właściciele centr handlowych mogą popękać przy kolejnym lockdownie, nie lockdownie. Ja nie mam typów. Nie masz typów? Mikołaj? Znaczy tutaj w tych branżach to jedna część dyskusji to jest o tym, czy i kiedy wystąpią te przejęcia, a i kto będzie ich inicjatorem, a druga to o tym, jak to, co się stało, to zdarzenie socjologiczne, to w jaki sposób jest przekazywana informacja i, że tak powiem, jak ludzie ją odbierają, czy to w ogóle nie zmieni zachowań konsumentów i rzeczywiście jako ogromnego drugi, tak powiedzmy, na drugiej szali, czyli na pierwszej mamy jakby pokrzywdzonych, czyli właścicieli sieci handlowych, a na drugiej mamy ogromnych beneficjentów, czyli duże korporacje informatyczne, e-commerce i tak dalej. Wiadomo też, skąd najwięksi giganci są. Jeszcze parę miesięcy temu było nie do pomyślenia, żeby dyskusje rządu czy osób premiera i jego odbywały się przez internet, a wiadomo przez jakie. No ale słuchaj, to jest, Mikołaj, to się nie sprawdza, to życie nie chodzi. Ja mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym, to zdalne nauczanie wygląda jak seansy spirytystyczne. Gabrysiu, jesteś z nami? Jeśli jesteś, się odezwij. Że to no tak, po prostu nie chodzi. Wracając do branż, to rzeczywiście, żeby nasz kraj, Europa była silna, to musi mieć własny silny przemysł. Bez rozwijania własnego i utrzymywania własnego silnego przemysłu te kraje nie będą się rozwijać. To jest największe zagrożenie, a to przy przejęciach z innych kontynentów jest pierwszy w kolejności. Ale jakaś mroczna kwintesencja. Ale idziemy, mamy przejęcia w branży samochodowej. Ale jak idziemy dalej tymi branżami takimi, które mogą, no to myślę, że mimo wszystko też właściciele obiektów hotelowych mogą być. No nie, ale przemysł ciągnie dobra inwestycyjne. Dobra inwestycyjne ciągną za sobą mnóstwo małych, średnich, lokalnych firm, które przysłużyją się rozwijają. Tak. Ale a propos tego, co powiedział Mikołaj. My mieliśmy podejście już chińskie na rynku polskim, ale ten rynek był po prostu za mały. Nieatrakcyjny, za mały. I mamy firmę chińską, która funkcjonuje w Polsce w Mirażu czy w kooperacji z firmą francuską. No Louvre, prawda? No właśnie, tak robiłem wszystko, żeby unikać nazwy, bo lepiej unikać nazw. Natomiast ten rynek był za mały, nieatrakcyjny, ale największe spółki stopu. Ja obstawiam nieruchomości. Ale muzeum nie zostało sprzedane to w Paryżu. To miałeś na myśli, że zamieniają Chińczycy na hotel? Dobre. Ja obstawiam nieruchomości, dlatego że to można robić w ciszy. I nikogo nie trzeba o to pytać. Bo centrum handlowe potrafi mieć przychodu 20 milionów złotych, 30 milionów złotych rocznego. I można w ciszy, nie zgłaszając koncentracji tych zakupów, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na innych rynkach, w innych miastach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, można skupić sporo nieruchomości. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, które obstawiam, to oczywiście jest detal szeroko rozumiany. Czyli każdy, kto
Chińczykom nie wychodzi sprzedaż wysyłkowa z różnych powodów, bo różnie się broni Unia, różnie się bronią Stany, czy różnie się bronią kraje azjatyckie, które nie mają dobrych relacji handlowych z Chinami. Więc obstawiam na cały detal. Również detal spożywczy. Na razie nie jest tak mocno giełdowy. Poszkodowany też ten detal spożywczy. Nic nie szkodzi. Ogólna presja przynosi skutki w ogóle. A może po prostu nie wystarczy. Wystarczy nie sprzedawać, że tak sparafrazuję inne powiedzenie. Czasami musisz. Czasami musisz, bo ja bo ci... może wystarczy nie zamykać. Tym bardziej, że akurat ci Azjaci, o których mówimy, mają z nami porachunki, bo pamiętamy wszyscy firmę Kovek, która nie zbudowała autostrady na 2012 rok. Czyli co? Czyli czekamy na komentarze, chcemy znać wasze zdanie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu i prosimy o... Jakbyście chcieli, żebyśmy porozmawiali o jakichś konkretnych branżach, lajki i subskrybowanie. To piszcie. To dziękujemy. 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 Do usłyszenia.